Proszę Państwa, moja prezentacja nawiązuje do badania ewaluacyjnego, które zostało wywołane w pierwszej części naszego spotkania. Pan doktor, nasz dyrektor Jan Bondaruk prezentował wyniki jakby badania, ale zaprezentował jakby część taką koncepcyjną i delikatnie zaakcentował pewne podsumowanie, które uzyskaliśmy w wyniku tego badania. Natomiast ja nawiążę trochę głębiej jakby w tym momencie do tego, co myśmy uzyskali i chcę Państwu pokazać, jak bardzo te wyniki pokrywają się z potrzebami, które zostały zidentyfikowane przez ESCEP. I teraz, o, cudownie, jest mój model ulubiony. Proszę Państwa, był taki ogromny model przywołany, który pokazuje naprawdę ogrom pracy, który włożyliśmy w to, ażeby zidentyfikować te kluczowe obszary, które występują w województwie śląskim i wskazać, które z nich cechują się szczególnym potencjałem. Ten model nie został tak szczegółowo omówiony, więc ja przebrnę przez niego chwilowo, zatrzymam się na nim, żeby jakby nawiązać do tego potem, co uzyskaliśmy. W pierwszej części tego modelu, tutaj, faza pierwsza, mamy do czynienia z pewną fazą diagnozy, analizy tego, co w województwie jest, co funkcjonuje. I tutaj sięgamy przede wszystkim do danych statystycznych, wykorzystując wskaźniki lokacji, czyli opisujące koncentrację jakby w tym momencie podmiotów gospodarczych na terenie województwa śląskiego. Staramy się wskazać te, które są kluczowe i robimy to przez pryzmat PKD 2007. Wykorzystujemy dane, które pozyskaliśmy z Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej do opisu przewag technologicznych województwa śląskiego. I to, przyznam szczerze, chyba była najbardziej taka cenna lekcja, która do nas popłynęła, dlatego że uzyskaliśmy informację, gdzie my przodujemy, gdzie jest tych zgłoszeń patentowych i co więcej, przyznanych patentów najwięcej, co ważniejsze, najwięcej w skali kraju, nie w skali naszego regionu. Tak? Czyli patrzyliśmy na przykład, jeżeli było, nie wiem, 12 patentów w danym obszarze, jeżeli były 3 przyznane, to uznawaliśmy, że województwo śląskie zajmuje jakąś średnią, nazwijmy to, pozycję. Jeżeli było 500 na przykład patentów w całym kraju, a przyznane w województwie w śląskim 100, to w tym momencie byliśmy gdzieś tam chyba na słabszej pozycji, można by było powiedzieć, tak? A jeżeli na przykład w całej Polsce były tylko 3 patenty, z czego wszystkie 3 pochodziły z województwa śląskiego, to znaczy, że w tym obszarze jesteśmy właściwie kluczowym, wiodącym obszarem technologicznym. I to dla nas jakby w tym momencie inspiracja do tego, jak naprawdę, w jakim kierunku rozwija się województwo śląskie. Trzeci element badania tutaj w tych danych to były kwestie zebranych informacji o projektach badawczo-rozwojowych. Zarówno staraliśmy się z POIR-u pozyskać informacje, jak i z naszego systemu LSI, który jakby w tym momencie obsługiwany jest przez ESCEP i dostarcza też informacje na temat tego, jakie naprawdę projekty, w jakich obszarach są zgłaszane. Państwo już wiecie, że te projekty innowacyjne muszą się cechować tym, że wpisują się w PKD. To określone dla specjalizacji województwa śląskiego, tych 3 kluczowych. A okazuje się, że to nie do końca tak. Czasami trzeba poszukać trochę głębiej i okazuje się, że też są jeszcze inne obszary, którymi interesują się przedsiębiorcy i zgłaszają swoje projekty. I to było zaprezentowane u pana dyrektora ESCEP, gdzie pokazał Państwu, że były inne PKD, nie te, które są przyporządkowane do aktualnych specjalizacji, a jakby cechują się zainteresowaniem ze strony beneficjentów. Po tej identyfikacji, wytypowaniu obszarów przewag, pewnych analizach, powiedzmy, nie powiem, że to magia, tak, ale jakbym chciał tutaj o to opisywać kluczowo, to szczegółowo, to w tym momencie dużo czasu by minęło. Doszliśmy do listy pewnych kluczowych sektorów gospodarczych, które w województwie śląskim są wiodące. I teraz jak myśmy je wybierali? Po pierwsze, no, generalnie musiał być potencjał gospodarczy, technologiczny w tych sektorach, no i jakieś ewentualnie elementy związane z właśnie tymi kwestiami naukowymi, badawczo-rozwojowymi. Wskazaliśmy kilka tych sektorów i wyszło nam, że część z nich pokrywa się z aktualnymi specjalizacjami, co jakby w tym momencie dobrze rokuje na to, że wybór był klucz dobry, a są też takie obszary, które do tych specjalizacji dzisiejszych nie są wpisane, nie są ujęte. No i teraz co z nimi zrobić i jak z nimi sobie poradzić? I to za chwilę.
Albo inaczej, nie za chwilę, teraz od razu. Stąd właśnie ta zielona gospodarka wypłynęła. Proszę Państwa, sięgnęliśmy do dokumentów europejskich, w których bardzo intensywnie promuje się zieloną gospodarkę i wskazuje się jaką horyzontalną specjalizację. Są tak zwane przemysły wschodzące również opisywane. Tam pojawiają się na przykład przemysł usług mobilnych, ekoprzemysły, tak? Przemysły doznań, przemysły kreatywne i tak dalej, i tak dalej. I one są wyraźnie wylistowane z kodami PKD, do nich dopasowanymi, a więc można było dokonać takiego dopasowania, w którym przyporządkowujemy uzyskane dla naszego regionu obszary przewag, gdzie w tym momencie mamy tą intensywny rozwój, który myśmy zidentyfikowali na podstawie danych statystycznych, do tych właśnie przemysłów wschodzących zielonej gospodarki. No i udało nam się znaleźć największe pokrycie, uwaga, uwaga, w zielonej gospodarce, proszę Państwa. No i stąd chyba właśnie tytuł tej prezentacji i taka zachęta do tego, ażeby spojrzeć na tą zieloną gospodarkę trochę inaczej, trochę szerzej. I do tego chyba tutaj będziemy w tym momencie starali się zmierzać. Co jeszcze? Jak stwierdziliśmy, że zielona gospodarka jest taka wow, to w tym momencie poszliśmy dalej, wyszukaliśmy przedsiębiorców według kodów PKD, które sobie zidentyfikowaliśmy, a którzy deklarują, że to są ich wiodące kody i wpisaliśmy i uderzyliśmy do nich, brzydko mówiąc, to znaczy zadzwoniliśmy, napisaliśmy maila, czy zechcą się z nami spotkać i omówić, co tam się u nich dzieje i właściwie dlaczego, jak się rozwijają, czego potrzebują i tak dalej, i tak dalej. To wszystko... To wszystko mieści się w tej drugiej fazie procesu przedsiębiorczego odkrywania nazwanego przez nas, gdzie właśnie mamy tę bezpośrednią interakcję z przedsiębiorcą, żeby stwierdzić, czego on potrzebuje, do czego on, jakie są jego wymagania. I teraz chyba coś wstrzymało. Nie chodzę. Moment. Mogę prosić o wsparcie? O. Chyba za daleko? Nie, dobrze. Dobra, proszę Państwa, co to jest ta zielona gospodarka, bo takie pytanie się pojawi. No i pytanie, czy ja tu nie jestem przypadkiem adwokatem diabła albo nie uprawiam autopromocji dla Głównego Instytutu Górnictwa, które opiekuje się Obserwatorium Technologii dla Ochrony Środowiska. No bo przecież przyszedł facet, próbuje w tym momencie wpepchnąć informację, że zielona gospodarka jest tak i w tym momencie dawajcie na zieloną gospodarkę, a za tą zieloną gospodarką stoi gig, w związku z tym wow. Nie, proszę Państwa, zielona gospodarka to według definicji różnych agend, ale takie wybraliśmy chyba najistotniejsze, to przede wszystkim działalność ekonomiczna, która wiąże się z poprawą jakości życia człowieka i zmniejszeniem zagrożeń dla środowiska naturalnego. A to znaczy, że nie każda działalność związana z budową nowej technologii środowiskowej, czy nowej technologii dla ochrony środowiska, czy przy otwieraniu nowego przedsiębiorstwa, które wiąże się z oczyszczaniem i tak dalej, to przedsiębiorstwo w tym momencie jest w tym obszarze zielonej gospodarki. Nie. W obszarze zielonej gospodarki jest każde właściwie przedsiębiorstwo. No może nie każde, ale większość. Tak to powiedzmy, tak? Czyli możemy znaleźć powiązania, możemy znaleźć jakby analogie w różnych przedsiębiorstwach do tego, że ta zielona gospodarka w nich jest obecna. To nie jest twór, który ma tylko i wyłącznie wynosić na szczyty, na szczyt piramidy obszary, które wiążą się z technologiami prośrodowiskowymi. Proszę tak tego nie utożsamiać. To będą zarówno materiały, to będą zarówno kwestie energetyki i tak dalej, i tak dalej. Co czym zresztą można przekonać się na tym slajdzie. Proszę Państwa, wyabstrahowaliśmy takie główne domeny zielonej gospodarki. Gospodarowanie zasobami, społeczna odpowiedzialność biznesu, ochrona bioróżnorodności, takie typowo biologiczne byśmy powiedzieli, zrównoważony model konsumpcji i produkcji. No w dobie, kiedy na przykład mówi się o tym, że produkcja powinna oszczędnie korzystać z zasobów, tak? Mamy coraz częściej odwołania do paradygmatu gospodarki obiegu zamkniętego, to okazuje się, że ten paradygmat zielonej gospodarki doskonale się w to wpisuje. W konsumpcji to samo, tak? Dalej mamy odnawialne źródła energii, powiemy, że to samo przez się rozumie, że to jest zielona gospodarka, ale proszę zwrócić uwagę, pod spodem pojawia się efektywność energetyczna i materiałowa. I tu znowu, czy to znaczy, że mam zamknąć te funkcjonujące dzisiaj huty, funkcjonujące dzisiaj elektrownie i powiedzieć, że w tym momencie nie, one nie pasują do zielonej gospodarki, do widzenia? No nie, chodzi o to, ażeby tak usprawnić ich funkcjonowanie, tak wpłynąć na ich efektywność, ażeby produkowany na przykład dwutlenek węgla,
trafiający do atmosfery nie był zbyt wysoki, tak, żeby te emisje były niższe, żeby one po prostu nie tworzyły obciążenia dla społeczeństwa, dla środowiska. No i tak chyba to należy dokładnie definiować, tak? Czyli ja tutaj chcę wyraźnie zaakcentować fakt, że nie przyszedłem tutaj jako osoba, która pragnie zamknąć wszystkie przedsiębiorstwa, które nie mają technologii środowiskowych, bo to nie tędy droga. Dobra, proszę Państwa, żeby nie było tak różowo, to dokonaliśmy oczywiście przeglądu tego, jak ta zielona gospodarka jest postrzegana w Europie. No i w Unii Europejskiej generalnie rzecz biorąc jest to chyba jeden z głównych filarów nośnych, nazwijmy to reformy, tak, pewnej zmiany sposobu postępowania z zasobami i sposobu gospodarowania. Zdefiniować można istotne warunki przejścia do zielonej gospodarki. My odnajdujemy już pewne zapisy, informacje na ten temat w politykach Unii Europejskiej, a zwłaszcza w strategiach horyzontalnych takich jak Europa 2020. Dalej Unia stwierdza, że należy inwestować w zielone technologie, czyli te, które poprawiają efektywność, które zmniejszają obciążenia dla środowiska i ludzi i lepiej wykorzystywać innowacje, a zwłaszcza rozwijać coś takiego jak ekoinnowacje, które są tworem może znanym. O tym się mówi, proszę Państwa, ale sposób klasyfikowania, sposób analizowania ekoinnowacji, wdrażania ich w firmach jest już nieco inny, znaczy nieco, jest inny, bym powiedział, niż tradycyjnych innowacji, albo inaczej innowacji w tradycyjnym ujęciu, tak, bo tu koleżanka właśnie mnie modyfikuje dodatkowo. I proszę Państwa, no kwestia zaangażowania obywateli, czyli w tym momencie przejścia obywateli do tego myślenia proinnowacyjnego, ale właśnie w tym obszarze zielonym, zielonej gospodarki. Czyli innymi słowy, pamiętacie Państwo pewnie taki paradygmat, który funkcjonował, zrównoważonego rozwoju. Zielona gospodarka po prostu wpisuje się gdzieś w ten paradygmat. Jest to jakby połączenie poprawy dobrostanu i sprawiedliwości społecznej z efektywnym wykorzystaniem zasobów i zmniejszeniem presji na środowisko. Tak można ją w tym momencie postrzegać, do tego ona jest jakby stworzona. Co dalej? Dalej, proszę Państwa, no to teraz jest pytanie. Które firmy naprawdę, albo które działania, które patenty, które działania naukowo-badawcze wpisują się w ten obszar zielonej gospodarki? Przepraszam. No więc generalnie rzecz biorąc sięgnęliśmy tutaj do opisu, który został wypracowany przez Eurostat na podstawie analiz różnych dokumentów, gdzie stworzono spis sektorów, towarów i usług związanych z ochroną środowiska. On dzisiaj jest nazywany zieloną gospodarką już wprost. Eurostat prowadzi pełną analizę statystyczną, pełną jak pełną, no, od nas nie pozyskuje takich danych, bo nie mamy. Prowadzi pełną analizę, która ma przedstawiać, w których miejscach ta zielona gospodarka występuje. Tak, jaki jest udział zielonej gospodarki w tworzeniu wzrostu konkurencyjności, czy też wzrostu gospodarczego. No i w GUS-ie u nas też są takie cuda. Tak, to znaczy GUS zbiera pewne informacje szczątkowe, bym powiedział, dotyczące zielonej gospodarki, a zbiera je dlatego, że musi sprawozdawać do Eurostatu. Mamy taki podział jakby w tym momencie obszarów, w których znajdują się informacje o zielonej gospodarce, jak kapitał naturalny, środowiskowa efektywność produkcji, środowiskowa jakość życia ludzi i polityki gospodarcze i ich następstwa. A więc są też dane szczątkowe, tak jak mówię, nie są pełne, dotyczące tego, jak zielona gospodarka kwitnie w Polsce. O, i tutaj, proszę Państwa, jeszcze raz przywołana informacja, że wzięto kody PHD dotyczące zielonej gospodarki do województwa śląskiego według klasyfikacji Eurostatu. Więc to nie jest nasz wymysł. To jest coś, co powszechnie obowiązuje. Jedna rzecz, która tutaj tak mi teraz właśnie przyszła do głowy, patrząc na koleżanki z Instytutu. Proszę Państwa, zielona gospodarka to nie jest nic nowego. Myśmy sięgnęli również do tego, że przecież cały zachodni świat, nazwijmy to,
Kiedyś też funkcjonowało w ten sposób, że były tam regiony przemysłowe i w tych regionach przemysłowych, tak, pilnuję czasu, zaraz skończę, w tych regionach przemysłowych, proszę Państwa, też eksploatowano zasoby, też tam działy się, no, nazwijmy to, złe rzeczy dla środowiska. A dzisiaj okazuje się, że dużo regionów tych poprzemysłowych albo przemysłowych, też upatrywanych jako przemysłowe, sięga do zielonej gospodarki jako kluczowej specjalizacji, tak? Kluczowego sposobu działania. No i teraz, ponieważ czas mnie już pogania, także pozwalam sobie te 5 slajdów przejechać szybciej. Dobra. Czyli tak, proszę Państwa, na początku opisałem, jak typowaliśmy sobie te obszary przewag. Tak, wzięliśmy kody PKD, wskaźnik lokacyjny, wzięliśmy sobie międzynarodową klasyfikację patentową, określiliśmy, jakie patenty w województwie śląskim są z zakresu zielonej gospodarki i połączyliśmy to za pomocą takiego cudownego tworu, który nazywa się tablice korelacyjne albo matryce konwersyjne, mapy konwersyjne, no nazwie jest od groma. Chodzi o to, że kody PKD nie odpowiadają zawsze kodom ICT, czyli kodom międzynarodowej klasyfikacji patentowej. Natomiast są w Unii Europejskiej opracowane matryce, które tłumaczą jedno na drugie, żeby sprowadzić to do wspólnego mianownika. I proszę Państwa, wzięliśmy tą statystykę Eurostatu i tu mamy wymienione wszystkie kody PKD, w ramach których Eurostat dokonuje analizy zielonej gospodarki. Jest tego trochę, powiem szczerze. Proszę Państwa, tam gdzie pojawiają się żółte pola, to jest to, gdzie województwo śląskie jest obecne. Proszę zauważyć, jak duże jest pokrycie województwa śląskiego w tych kodach PKD, gdzie występuje zielona gospodarka. Nie można zatem obalić, powiedzmy, na swój sposób faktu, że województwo śląskie w zielonej gospodarce jest, istnieje. Więcej, będzie jednym z liderów, nazwijmy to, tak, również w skali kraju. Co dalej? Proszę Państwa, te cudowne kody PKD, które tam wcześniej były wymienione, odnieśliśmy do specjalizacji aktualnych, które funkcjonują w województwie śląskim i okazuje się, że właściwie do każdej mamy jakieś odniesienie. A więc nie jest tak, że te specjalizacje, które u nas funkcjonują, to one w zieloną gospodarkę się nie wpisują, skasuj, bo to teraz nie działa. One są dobre, one jakby w tym momencie na dzień dzisiejszy pasują. Jedyne, co należałoby przemyśleć, i tutaj stawiam postulat, to czy przypadkiem nie rozszerzyć zakresu kodów PKD, o którymi obejmujemy dzisiejsze specjalizacje, ażeby uwzględnić szerzej kwestie związane z tymi podmiotami, które mogą aplikować o środki unijne, a które wpisują się, czy też w ogóle o fundusze, a które wpisują się w inteligentną specjalizację. I jeszcze jedna rzecz na zakończenie. Proszę Państwa, tutaj te sektory PKD, które wytypowaliśmy jako obszary zielonej gospodarki o wiodącym charakterze dla województwa śląskiego, tak? Ja się odwołam do tej prezentacji znowu dyrektora ASCEP-u, który wymieniał właśnie Państwu, tam niektórzy byli zafrapowani hasłem, że korek i kork, produkcja z korka i tak dalej to zostało. To ja dołożę do tego, że proszę Państwa, produkcja wyrobów z gumy na przykład, tak? Ale jest również produkcja metali, wyrobów metalowych, części komputerowych, urządzeń specjalnego przeznaczenia. Te obszary wpisują się w zieloną gospodarkę raz, są jakby kluczowe dla województwa śląskiego, dwa, trzy, są sercem tworzonych łańcuchów wartości w województwie śląskim, a zatem one będą wiązały się poprzez prowadzone przez region w chwili obecnej analizy przepływów międzygałęziowych i analizę import-eksport z innymi obszarami gospodarki, a więc mogą być siłą napędową tej gospodarki i może właśnie tak należałoby patrzeć na system wsparcia, tak, system działania w inteligentnej specjalizacji. I na koniec, żeby nie było, proszę Państwa, elementy marketingu muszą być. Reprezentuję, tak jak mówię, Obserwatorium Technologii dla Ochrony Środowiska. Nasz zakres działań tutaj zebrany, ja go nie będę czytał, bo to nie o to chodzi, a w chwili obecnej coraz intensywniej również patrzymy właśnie na te kwestie związane z zieloną gospodarką i jakby monitorowaniem zmian w trendach w obszarze zielonej gospodarki. Tyle z mojej strony. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję za uwagę i przepraszam za przekroczenie czasu.